Konstantin Kara Teodory. Urodził się 13 września 1873 roku w Berlinie. Matematyk pochodzenia greckiego, syn greckiego dyplomaty. Jego prace dotyczyły ruchu wariacyjnego, teorii miary, równań różniczkowych i teorii odzorowań konforemnych. W teorii miary podstawowa definicja zbioru mierzalnego jest nazywana warunkiem Kara Teodoriego. W fizyce podał sformułowanie drugiej zasady termodynamiki. Jako pierwszy pokazał nierówność znaną później jako nierówność Bellmana. Pracował nad zastosowaniem teorii Hamiltona Jacobiego do teorii względności i formalizacją zasad optyki za pomocą ruchu wariacyjnego. Jako 13-latek rozpoczął naukę we francuskiej szkole średniej. Tam też dwukrotnie zdobywał nagrodę dla najlepszego ucznia z matematyki w Belgii. Następnie studiował w Belgijskiej Akademii Wojskowej. 2 lata później przeniósł się do Göttingi, gdzie w 1904 roku otrzymał doktorat napisany pod kierunkiem Hermana Minkowskiego. 1909 roku poślubił swoją kuzynkę. Związek małżeński z krewnymi był w ich rodzinie tradycją. W Hanowerze rodził się pierwsze dziecko, syn Stefanos. W październiku 1910 roku został mianowany profesorem matematyki w nowo otwartej Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej we Wrocławiu. Tutaj w 1912 roku rodzi mu się córka Jespina. Rok później przenosi się do Grecji, aby jako rektor organizować nowo powstający Uniwersytet Joński w Symernie. Po inwazji Turków na to miasto w 1922 roku ucieka do Aten. Tam pozostaje przez 2 lata na stanowisku kierownika Katedry Matematyki Politechniki Monachijskiej. Pozostaje już do emerytury. Podróżuje jednak nieprzerwanie, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych i Grecji. Jest pierwszym zaproszonym wykładowcą Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. W 1936 roku ponownie odwiedza USA, wygłaszając m.in. wykład z okazji 30-lecia Harvardu. Umiera 2 lutego 1950 roku w Monachium, gdzie jest pochowany wraz z żoną na cmentarzu.